Witam, jestem Garniaku. A to jest coś, co chciałem zrobić już bardzo dawno temu, czyli Doom 1 na modzie Brutal. Nie mam żadnych save'ów. Mod wziąłem. Tak, pierwszy widać. Będziemy grali na Ultra Violence, bo na Brutalu się respią przeciwnicy. Gramy na modzie. Jak się nazywa? Brutal Doom. Tak, Brutal Doom, który dodaje krew. I nową broń, jak widzicie. Troszkę chyba jest za głośno. O, tak będzie chyba w porządku. Dobra, ciśniemy, jest lock na 60 klatek, to można banie strzelać w tym modzie, jest boot. Strasznie dużo dodaje ten mod. Sprawia, że gra jest przyjemna. O, patrzcie, jak się ładnie rozlatuje. O, chciałem wam pokazać, ale nie było mi to dane. Tak, dodaj też przeładowywanie broni. Trzeba przeładować broń. Ten podstawowy karabin to jest 30-strzałowy. Jest shotgun, który jest chyba 6 albo 5, już nie pamiętam. Tu jest nawet nie napisane, więc ciężko. No to, to idziemy. Coś mi nie pasuje. No ej. No to się otwierać powinno, ty. Czy tam się szło? Tam się szło, matko. F6. I możemy szybko save'a zrobić. ABC1. Tak zawsze nazywam, albo A1. Enter. Lol, w download mi się to. Poliło, niech będzie. Imienia ani nazwiska nie widzieliście. O, dobrze. Troszkę ma. Marnuje amunicję, ale patrzcie, jak to ładnie siada z tego shotguna. Dobra, może. Chociaż. O, dobra. Używam jeszcze tego karabinku. Shotguna też można przycelowywać. Ale ja wolę. No i głowa. Znów głowa. Impy. Po przejściu podstawki przejdziemy drugą część. Mam jeszcze na komputerze Plutonie, Evolution mam. Coś jeszcze miałem, ale jakaś taka nieznana bardziej była. Yeah. O kurde, no to się dałem strzelać w ogóle. Czekajcie, zobaczcie, jak to się nagrało. Trochę jest denerwujący HUD. Weźmiemy DOT. O może nie. Jakiś taki plusik. O, tak, no nie będzie. Ale ja chciałem wyłączyć. Jest coś takiego tak jak wielkość HUD-u, nie? O, gdzieś to było. Shkademet. Jest. O! Znacznie więcej widać, prawda? Tak, że wtedy nie widzimy twarzy. Ach. Stracę. Cóż. Tak. Czekaj. Ja wolę jest. O, właśnie, teraz się wyświetliło. Cóż, tu już jest... Koniec? Tak. Koniec levela. Ale w tym momencie, o ile dobrze pamiętam, a w tą grę grałem, miałem 5 lat. 6. Tak, tu nam się odblokował sekret. Gdzieś jest sekret w sekrecie, pamiętam, był. O, jak to się odblokowywało teraz, już nie pamiętam. Już nie jestem pewien. Na shifcie się sprintuje, nie?
Jeszcze jakieś przewroty można robić. Fuck yourself! Albo coś takiego. Dobra, i teraz... Nie wziąłem armora. I coś... Coś mi mówi, że zapomniałem o czymś bardzo, bardzo ważnym. O jednym jeszcze sekrecie. Procent sekretów? Jeszcze dwa. Fuck you level. Co to taki jest? Dobra, nie pamiętam jak tam się wchodziło. Przepraszam was za to. Kończymy level. Naprawdę nie pamiętam. Czekajcie. Dobra. Godzinę sprawdzałem. Nuclear plant, level drugi. Ale mi wyrąbał. Ktoś siada. Zdychaj. No zdychaj. Nie wiem. O, ja tam nie chcę iść. Dobra. Drugi level 6 sekretów. O, o. Jak on się da? W pierwszym odcinku właśnie w tym podam w opisie link do moda. Bo raczej wątpię, żebym link do gry dawał, nie? Ja to gdzieś tam pobrałem. Bierz to. Nie pamiętam, co się brało. No i w ogóle tej gry nie pamiętam. To jest po pierwsze, ja to mówię. Ja szatka. Max ammo, lol. To shotguna korzystam. Dobra, co jest tu? Ach, pięknie. Lewa, lewa. Siadło. Gdzieś te potwory chodzą. A tam. Headshot. Czerwony klucz. Tutaj coś jeszcze jest. A stop. Jakaś broń. Można skakać w ogóle, tylko ja się nie wykminiłem jakim przyciskiem, a zresztą to... Nowa kampania... Bez pytania, w jedynce. Sobie przejdziemy tam jedynkę tego Duma. Ach! Kanał, kanał, kanał... Ała, 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 ała. Dobra, coś tu odblokowaliśmy, jakieś drzwi. Tu coś się odblokowało. Oni skaczą. Może nie będę przybliżał. Kurde, bałem się nowego przeciwnika ten. Ja pierdzielę. Straszne to. Kiedyś to potrafiło przestraszyć, nie? Oczywiście to inaczej wyglądało trochę. Tutaj jakiś imp chodzi, pieprzony. Oj, dostał. Dobra. Max ammo. To korzystamy. Też nie jest to jakaś słaba broń. Lepsza od pistoletu jest na pewno. Tu się liczy też celność tym razem. To tutaj jesteśmy, bo kółko jakieś zrobiliśmy. Ach. Ale będę derpował w tej grze. Dziaki. Aaaa! Cholera, prawie nic nie widać. Te beczki. Nie, berserka w ogóle nie złapałem. To może z lewej, z prawej, nie? Ale trzeba mieć berserka, żeby dodać większy damage. Takie fatality wchodziły. Finishery, o, jeps.
Yeps. No i zginął. Jak kopnę w tą beczkę, to ona wybuchnie. Safe. LOL. Ty, ona jest interaktywna. A, widzę jednak, że wybucha. Dobra, to nie próbuję. Swoją drogą, bardzo ciekawa jest ta gra. Ja w nią tak nie grałem niedawno. Właśnie bardzo dawno w to grałem i ja nic nie pamiętam praktycznie. Pewnie widzicie już te moje lamienie, bo ja ciężko wiem, gdzie jestem. Chociaż kojarzę ten most. I pamiętam, że tu... Jak się wpadnie, to już się chyba nie wyjdzie, co? Wyjdzie. Ale życie straciłem. Dobra, zrobimy może drugi save. Nie, escape save. A2. O kurde. A1 mi wczytało zresztą, dobra. Shotgun. O. Wow. Te modele kiedyś były takie zarąbiste. Kurde, ja chcę, no... Teraz na dwójce? O, i tak nie, jeden sobie zapisywało. Trzeba coś wymyśleć. Będę musiał ogarnąć przycisk na tego, na zwykłego loada, nie quick loada. Dobra. Przecież na razie możemy na A1 sobie zapisywać. Chodźcie! To jest tak zwana szybka seria, bo to jest takie same. Jak pamiętacie Terrarię z blokiem? Znaczy... Fuck yourself! Czym się różni zwykła seria od takiej zwykłej serii? Tym, że jest niezwykła? Nie. Tym, że jest robiona w słabszej jakości, ale szybkie odcinki wychodzą. Zaraz sekret. O Jezu, 480p jest jakość. Bo zależy mi na szybkim wrzuceniu, a ta gra nie jest jakoś super ładna. O to chodzi właśnie, żeby gra była elastyczna, łatwo się nagrywało. Zginął ten spektr? Chyba zginął. Ale ładnie to cieknie, to jest OpenGL jakby co, zrobiona ta gra. Takie są biblioteki. Jak DirectX na przykład. Bo w software'ze to chyba piksele są na ścianach, zdaje się, takie widoczne bardzo. Zresztą, o, jest tak samo jak w Counter-Strike'u. W Half-Life'ie, że chodzi o OpenGL-a, to te ściany są takie... Takie zamazane, nie? Tak jak, znaczy stare tekstury ogólnie. A jak się odpali w software'ze, o kurde. Tekstury są takie kwadratowe, no czy takie pikselowe. Dobra, co to mamy? O, to drugie też się da otworzyć. Skokiem. Ale i wierki czyło, ła. Safe. Z pięści mi powiedział rambą. Dobra, co my tu mamy? To jest winda. A, myślałem, że coś... Aha, taka winda. No spoko, shotgun. Dwórka by mi się przydała już, nie? Myślę, że byłoby fajnie. Yeah, byłoby fajnie. Jebos! O kurcze. Będzie trzeba tutaj...
pozycjonować. Takie gry to już lepiej poprzednie, a w Sirius sama tyle grałem. Dobra, co my tu mamy? Apteczka szybka. Nie, nie jest warta. Jeszcze byś mnie strzelił. O kurde! Jak tu się stąd wychodzi? Rąbałem. Nie da się stąd wyjść. Może się stąd spadnie. Dobra. Możesz ty. Jak on się nazywał? Oj, zapomniałem. Są spektry. Chyba mankubusy. Był ten kakademon. Chain man. O Jezu, chain gun man, coś takiego. Chain man, coś takiego było, kurde. Jepur. Skimp wbijają. Oho. Dobra, mam berserka. Teraz wam pokażę, na czym to polega. Udało nam się zdobyć. Powinniśmy go już wcześniej zdobyć, ale jakoś nie miałem okazji. Dobra, idziemy. Niebieski klucz. Tutaj. Nie, to nie jest niebieski klucz. W ogóle teraz ślady się robią jeszcze nie, jak uderzymy, nie? Takie nawet ładne te ściany, jak na ten silnik. Soul Sphere. O, można tak łapać. Skoczył by mi rzucił, ale... O, siadło. Bardzo ładnie. Z tego mogę zrobić. Kurczę. Tak, dobrze idę. Tu są niebieskie drzwi. Zapis. O, teraz wam pokażę, co chodzi. Oj. Oj, poszło. Jebu. Finisher. To bardziej... To jakoś tak nie chcę siąść. O, właśnie. Teraz życie regeneruje i jak widzicie, Duke ma... Duke. To nie jest Duke, no to jest... Doom. Jak widzicie, nasz bohater ma teraz oczy takie świecące, znaczy jest nieśmiertelny. Jeśli piszę Cheetah, którego już nie pamiętam, to jest nieśmiertelny właśnie ten... Avatar? Ważne, że bohatera taka jest. Widzicie, sobie zregenerujemy. Troszkę. Oj, można ich tak ładnie wyrąbać, patrzcie. O, już trochę za dużo. Proponuję taktyczne odwrót skampienie się strzelby. No i pięknie. Tam coś chodziło. Impy. W tym levelu kończymy pierwszy odcinek. Skończymy sobie tą serię. Nie wiem, jaka jakość w ogóle wypadnie, bo nie wiem. 720 tego na pewno nie będę wrzucał. 480 to jest pewniak. Nie koniec levelu. No dobra. Ja się żegnam z wami w tym odcinku z Dooma. Doom 1. Czyli zagłada. Będzie słabo nawet sekreta, chyba żadnego nie znalazłem. Oj, bardzo słabo. Oj, ale czas nam jest przynajmniej taki. Szliśmy 3 poziomy, a jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. Szybko przechodzimy tą grę. To było na tyle. Zapraszam was już do oglądania. Koniec pierwszego odcinka oczywiście. Do oglądania tej serii. Może wam się spodoba. Cześć. Odcinek wyszedł za krótki. Przepraszam was. Tak 20 minut to trochę mało. 17:30. Czyli zaczynamy już kolejny poziom. A3. A0. O. Wtedy jak ja napisałem F6, tak to po A0 będzie mi się pisał. Poziom nazywa się Command Control. Centrum.
pytanie, dlaczego jeszcze nie znalazłem na przykład dwóch rur? A bo tu chyba nie ma dwóch, co? Pierwszy nigdy nie była dwórka. Pewnie zaraz pierwsze głupoty, ale... zrobić... ojej, nasze. Ale dobra, chyba się wysadzili po prostu. Tak, nie wysadzili się, lol. A, nie mam berzerka. Rąbałem. Po mordzie, wyrzutnie raki. Nie, granatnik. Sausfir. Kom tu, papa. No fucking shit. Zrąbałem. Jest. Samo się robi. Kurde, zrąbało się są. Mira. Soulsphir daje 100 HP. Lol. Jak ja tego buta zrobiłem? Jakiś taki inny był. Widzieliście to? To jest... nie wiem, jakoś tego buta zrobiłem inaczej. Po prostu. Rozpierdzielony imp, idziemy dalej. Poison. Byłem tu przecież. Tędy bym wyszedł. Dobra, to jest tu. Wygląda zachęcająco, ale ja najpierw palę ten przycisk. Rozumiem. Berserk by się przydał. Tak to nic. Gdzie ja jestem? Chodzę w miejscach, gdzie byłem. Tu nie byłem. Ah! Utrafiłem. Widzieliście tego snajpa? Ale snajpa zrobiłem. Czy to się zamknie, jak wejdę? O, minigun. Znaczy, to jest chain gun. Chain Gunner, o, chyba tak się nazywa koleś od broni. Chain Gun Man? Nie pamiętam, ale Chain Gun jest strasznie mocno broni. To jest zrobiony minigun, nie? Widzicie? Na modyfikacji Brutal Doom. O nie, no, rozrzut tego też jest kosmiczny. Shotgun jest lepszy. Pojedziemy sobie tam na górę, wyzbieramy sobie to wszystko. Też to było nawet spoko. Wyszło mi. No. Pięknie. Safe. Gdzie mnie nie było? Tu jest sekret. A, byłem w tym sekrecie. Czy coś baguje? Czy tak światło dziwnie? Nie. Tam mnie nie było. Widzę. Idziemy tu. Tu. Tak. F6. Ładny shot. O. Coś tu mnie chyba w plecy jeszcze przywaliło, ale wątpię. Czy to jest na pewno ultra violence? Taki łatwy? Musi wierzyć. A może jednak? Czekaj, ile oni mi damage'a bije? Jakoś tak mało. Mi się wydaje, że zły poziom wziąłem. Cóż, gra się przyjemnie, nie? Gra nie jest jakoś trudna. Może będę gadał coś? Jakiś temat sobie... znajdę. Będę po prostu rozmawiał, porozmawiajmy wtedy w dumie. Nie
Adam. Nie mam berserka. Chciałem, że wybuchnie. Chodź tu. Ach, po mordzie dostał. Złożył się. Całkiem spoko ta emocja. Nie zapisałeś, patrzcie, no. O, zapisałeś. Rodzina? Dobra, odcinek trwa 26 minut, zdaje się, tylko... Chciałbym być dobrym bokserem. O ty... Ah! Dobra, trzeba to zrobić, bo to wiecie. Używać broni palnej tylko. Tak niesportowo. Chociaż te fireballe mają... O, magazyny kupat, mogę kopnąć chyba nawet. Nie mogę nic z tym zrobić. Tekstura tej krwi jest taka wysoka, patrzcie. Strasznie wysoka tekstura. O, zrobiłem jakieś w ogóle rzeczy. Ale resztę levela przejdziemy sobie w następnym odcinku. Teraz się już z wami żegnam tak naprawdę. Zapiszemy sobie na końcu. No to cześć.